Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie i witam Was w mojej garderobie. Dzisiaj będziemy się tutaj urządzać, czyli muszę popowierzać wszędzie swoje ubrania, ale zanim chciałam Was szybko oprowadzić po garderobie, pokazać jak to wygląda, co mam skąd i tak dalej, więc tak wygląda widok, kiedy wchodzicie do garderoby. Ona jest dosyć mała, bo ogólnie pierwotnie tutaj miała być łazienka, ale że mamy jedną i jedna nam wystarczy, to po prostu stwierdziłam, że to będzie fajne miejsce, żeby zrobić taką garderobę wchodzoną. I meble są robione na wymiar i też zależało mi na tym, żeby one miały troszeczkę grubsze tutaj te boki, żeby to po prostu wyglądało trochę lepiej. Nie mogłam zrobić tego w Ikei, dlatego że wymiary mi nie podchodziły i po prostu miałabym źle to wszystko zorganizowane, a w ten sposób mam po prostu każdy centymetr wykorzystany. I jeżeli chodzi właśnie o w ogóle ustawienie tej garderoby, to bardzo długo zajęło mi, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę chcę, więc stwierdziłam, że przede wszystkim gdzie mogę, chcę mieć szuflady po to, żebym tutaj wiele mogła zmieścić i po prostu swetrów i jeansów i ubrań na siłownię i bielizny i tak dalej, więc to wszystko chciałabym tutaj pomieścić. Zależało mi też na sporej ilości drążków, dlatego mam ich w każdym miejscu, gdzie tylko mogę mieć. I każda z tej garderoby ma kształt litery L, dlatego właśnie tutaj w środku jest po prostu przestrzeń. Nie ma tutaj nic, więc tu idealnie mi wchodzą wszystkie sukienki i tam dalej po prostu mogę mieć jakieś takie rzeczy, które po prostu rzadziej używam, ale dalej spokojnie wszystko mi się tu mieści i to jest fajnie zrobione, więc jestem zadowolona z tego, jak zdecydowałam się, żeby to wyglądało, bo ogarniałam to sama. I na samej górze po prostu mam jeszcze takie półki, gdzie mogę trzymać jakieś takie inne rzeczy. Jak widzicie, teraz tam są po prostu różne dziwne rzeczy poukładane, ale no jeszcze nie do końca wiem, co chcę tam trzymać, ale zawsze przestrzeń się przyda i miejsce do przechowywania. I nie robiłam też tej szafy pod samą górę, z czego się bardzo cieszę. To już było bardzo ciężko tutaj wnieść, więc tam też mam trochę przestrzeni, mam akurat pudła od moich torebek, więc tak wygląda sama garderoba. I jeżeli chodzi o uchwyty, to są uchwyty marki Gamet i kupowałam je w sklepie Drzazga, więc też jestem z nich bardzo zadowolona, mam takie same uchwyty też w szafach w przedpokoju. Jeżeli chodzi o lampę, to jest lampa, nie pamiętam skąd, ale podeślę Wam linka w opisie, bardzo jestem z niej zadowolona, ona jest czarna, matowa, do tego macie takie szklane, znowu tutaj delikatnie mamy ten taki klimat loftowy, który przewija się w całym mieszkaniu, bardzo mi się one podobają, jeszcze co prawda nie mam dwóch, tylko mam jedną, no ale zaraz będzie druga, więc będzie okej. No dobra, więc to jest chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć o garderobie, to możemy przechodzić do układania tutaj wszystkich rzeczy, mam nadzieję, że to fajnie będzie wyglądało. A i w ogóle jeszcze tutaj mam taką ścianę, jak widzicie, bo tutaj jest po prostu szacht i nie mam co z tym zrobić, znaczy on musi tutaj być. I zastanawiałam się właśnie, co z nim zrobić, zastanawiam się właśnie, czy nie powieść tutaj lustra, żebym miała jeszcze jedno lustro, gdzie będę mogła po prostu sprawdzać, jak wyglądam, czy pasuje mi ta stylówka i tak dalej. Kupiłam jedno lustro w Ikei, ale nie do końca wiem, czy mi ono podchodzi. Może Wam je pokażę, to poczekajcie. Okej, to jest lustro, które nazywa się Lindbyn. I to jest chyba nowość, bo nie widziałam tego. Czyli to jest metalowe lustro, znaczy w metalowej ramie. I myślałam, żeby właśnie je jakoś tak powiesić. Ale jak widzicie, ono jest trochę węższe niż cały szacht, więc zastanawiam się, czy jednak nie wymienić, dlatego jeszcze nie rozbierałam tego, czy nie wymienić na coś szerszego, żeby to jakoś lepiej mi pasowało. No ale ogólnie właśnie myślałam, żeby postawić tutaj lustro i to wtedy będzie się od razu wydawało na większe. Nie wiem, co mam jeszcze wyżej, jak macie jakieś pomysły, to możecie mi dawać, jak macie jakieś inspiracje, to też możecie mi wysyłać na Instagramie, w wiadomościach prywatnych, bo właśnie się zastanawiam, jeszcze nie do końca mam pomysł, no ale na razie będzie lustro. No dobra, to myślę, że możemy zaczynać. Jak widzicie, mam już tutaj dwie kurtki, bo to, co chciałam też robić, to właśnie trzymać tam na samym końcu kurtki zimowe. To są akurat moje dwie. Aha. No, możemy zabrać. Ale one będą tutaj na samym końcu. I tutaj chciałabym trzymać sukienki. Myślę, że tutaj mogłabym trzymać koszulki graficzne. Tutaj na pewno mi się nie bierze moje kurtki jeansowe. Dobra, zobaczmy. Najpierw będę układać sobie tutaj sukienki. Spróbuję też to jakoś ułożyć kolorystycznie. I od razu, jak widzę, że mam zły wieszak, to będę to wymieniać. Tutaj też mam płaszcz, więc to też tutaj nie idzie. Dobra, najpierw same sukienki, więc sweter też pójdzie pewnie w drugie miejsce. Jeżeli zastanawiacie się jakoś, skąd jest konkretna rzecz, to oczywiście
w tym momencie nie będę wam tego mówić, dlatego że są osobne filmy o sprzątaniu mojej szafy, więc jeżeli ich nie widzieliście, to tam na pewno znajdziecie odpowiedź. Tutaj od razu jak znajdę tam jakieś koszulki, to będę je dawała tutaj. Sukienka, tutaj jest bluzka. Tutaj jest bluzka. You know we don't wanna fall in love again. Oh no, just think about what we did. It never worked, no. Dobra, poukładałam sobie teraz te rzeczy i chciałam to jakoś zrobić kolorystycznie, więc myślę, że to najpierw ustawię sobie czarne i zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Tonight I can tell you don't care. You always know how to get me sentimental. Dobra, tak to wygląda. Myślę, że mniej więcej może tak zostać. I teraz to. Z drugiej strony właśnie chciałabym mieć takie rzeczy jak takie płaszcze, swetry, więc te od razu... Nie, no to musimy się przenieść, to czekajcie. Skończę może w 100% te sukienki, bo brakuje mi właśnie dwóch. Jeżeli chodzi o wieszaki, to wszystkie, które zobaczycie w tym filmie, są z Ikei, czyli te białe są z Ikei, takie z klipsami do spodni są z Ikei i jeszcze będę miała takie na kurtki jeansowe, one też są z Ikei. Te najdłuższe sukienki, które mam, one też spokojnie sobie tam dają radę. Poszłam jeszcze do szafy Alana, dlatego że jak się rozpakowywaliśmy, to od razu wszystko ładowałam. Jeszcze znalazłam tyle sukienek, więc chcę je jeszcze tutaj poukładać. Dobra, kolorystycznie. Tak się właśnie dziwiłam, co ja mam naprawdę tak mało czarnych sukienek, ale nie. Znalazły się. Tutaj czarne. Czarno-białe. Panterka to gdzieś tu będzie. I tak jeszcze przez następny miesiąc pewnie będę powoli znajdowała kolejne ciuchy, które nie powinny być w tym samym miejscu. Dobra, to jeszcze czarna sukienka. No dobra, więc tak to tutaj wygląda. Myślę, że to spoko. I fajne jest to, że tu wszystko mi się mieści, więc teraz przenosimy się na bluzy. Dobra, i bluzy od razu sobie poukładam, bo nie mam zbyt wielu kolorów. I wszystkie czarne. Dobra. Więc mam jeszcze jedną czarną tutaj. Może myślę, że beżową dam sobie między te. Zobaczcie, jak szybko mi idzie. Dobrze. Dobra. To myślę, że teraz możemy przenieść się na koszulki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy w ogóle starczy mi miejsca. Więc chodźcie. Dobra. Mamy koszulki graficzne, więc sobie tutaj układam znowu kolorystycznie. Nie będzie zbyt dużo kolorów. Sorry. Nie tym razem. Dobra, dwie czerwone i jedna szara i reszta czarna. Zły wieszak. Myślę, że to wygląda już dobrze. To teraz tą stronę całą mamy ułożoną, przechodzimy na drugą. No dobra, i teraz tutaj mamy drugą stronę. Tutaj chciałabym mieć kurtki jeansowe i takie krótsze kurtki. Tu będę miała teraz te rzeczy, które nie poszły tam, a tutaj jak widzicie mam dwa drążki, dlatego że tutaj chciałabym trzymać wszystkie swoje shorty, a tutaj na górze chciałabym trzymać wszystkie crop topy, no bo mam ich nawet dosyć sporo, więc zobaczmy, czy mi się to uda. Widzę teraz, że już nie mam miejsca na takie rzeczy jak koszule, body i tak dalej. I nie wiem za bardzo jeszcze, gdzie chcę to umieścić, bo jakby mam miejsce, ale chciałam, żeby każda sekcja była, dotyczyła czegoś innego. Może ewentualnie zrobimy tak, że właśnie te dłuższe rzeczy będą tam po prostu dalej, a tutaj na wierzchu będę miała body, albo tutaj zmieszczę je, albo tu dam razem bluzy i kurtki jeansowe, a tam będę miała body. Bardzo skomplikowane. Mogę ci pożyczyć swoje miejsce w szafie. Tak, Alan już tu mówi, że mi pożyczy swoją miejscówkę, bo Alan ma też sporo miejsca, więcej niż potrzebuje, więc zobaczymy. Ale zobaczcie w ogóle, jak te trzy kolory fajnie wyglądają. Ej, fajnie to wygląda. Dobra, no to układam. Like I'm your lady, but then you just stop trying. You push away then, when I go all in. Like you afraid of what might happen if you're trying. Dobra, jak widzicie, nie ma tego dużo, więc myślę, że w sumie nawet pewnie tak zrobię, że widzicie, teraz mam jeszcze tyle miejsca tutaj. Dobra, to co? Jedziemy teraz z kurtkami jeansowymi i do kurtek jeansowych nie będę używała tych wieszaków, tylko te takie mocniejsze, więc znowu, zmieniamy kamerę. I jedziemy z tym. Tu mam wszystkie takie okrycia zewnętrzne,
razem z kurtkami jeansowymi, więc będę od razu ściągała te wieszaki i zakładała nowe. Spokojnie, te wieszaki nie idą do śmieci, one się przydadzą. Nie wiem, czy u Alana w szafie będą te czarne, czy po prostu dam je mojej mamie. Na pewno ktoś będzie zadowolony. Więc układam sobie na razie. Tylko zawsze się jestem wszystko, teraz układamy to kolorystycznie. Zobaczymy, czy mi się uda w miarę dobrze to zrobić. Nie, czarny dam na koniec. Okej. I te dwie pójdą tu. Okej. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Dobra, przechodzimy do kolejnej części. No i zobaczcie, tutaj mam już parę shortów. Przyniosłam jeszcze kolejne rzeczy. To jest w ogóle nowa spódnica, którą teraz kupiłam. Właśnie nie wiem, czy ona jest trochę tutaj chyba jednak za długa. Więc pewnie będę trzymała spódnicę jeszcze w innym miejscu. Tu mam shorty i mam jeszcze inne shorty, więc chcę sobie je teraz tutaj poprzywieszać. I teraz nie wiem, czy tak cały czas będę miała, bo jeżeli na przykład zauważę, że mam dużo więcej koszulek, no to pewnie zrobię tak, że shorty będą jednak złożone, a koszulki będą wisiały. Zobaczymy też, już teraz widzę, że mam zdecydowanie za mało tych wieszaków. Ostatnio kupiłam trochę, ale jednak dalej za mało. Dobra, i teraz kolorystycznie, więc od najjaśniejszego zrobimy do najciemniejszego. Może pierwsze będą te różowe. Możemy tak zrobić. Dobra. Większość shortów kupuję albo w Zarze, albo w Pull&Bear, albo w Bershce, więc wszystkie są właśnie z tych sklepów, o których przed chwilą wam powiedziałam. Dobra, fajnie to wygląda. Podoba mi się. I teraz góra. Tu na górze mam na razie te dwie bluzki. Idę szukać więcej. Okej, wiecie co, trochę zepsułam, bo jednak za mało kupiłam tych takich wieszaków na, powiedzmy, że spodnie, bo jednak więcej crop topów mam typu hiszpanka i ich nie da się powiesić, więc to jest to, co znalazłam i to, co mogłam po... No właśnie, o tym mówię. I to, co mogłam powiedzieć, to właśnie tak nie do końca chciałam się powiedzieć, więc dobra, już wezmę to. Ale myślę, że właśnie jak będziemy... Jak już wrócimy ze wszystkich wyjazdów, to wtedy podjedziemy do IKEA i kupię jednak sporo jeszcze tych wieszaków, a nie już tych, bo tych mam bardzo dużo, ale właśnie brakuje mi tego. Więc wydaje mi się, że w tym momencie właśnie skończyliśmy układać wszystko na wieszakach, więc nie wiem do końca, chcę wam pokazać te szuflady, dlatego że no, jeden cały zestaw będzie do bielizny, piżamy, stroje kąpielowe, takie codzienne rzeczy, więc tego na pewno wam nie będę pokazywać. Myślę, że możemy ułożyć jeszcze rzeczy na siłownię i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, żebyście mniej więcej mogli zobaczyć, jak chcę to ułożyć, więc znowu. Zmieniam kamerę i widzimy. Dobra, i wiecie co, tutaj mam te takie szuflady, one nie są największe. I tu, jak widzicie, mam wszystkie, pokażę wam, ile tego jest, leginsy z Gym Glamour. Bo jestem ich ambasadorką, więc mam wszystkie dostępne wersje kolorystyczne, tych bezszwowych. I zastanawiam się, bo to na pewno mi tu wszystko nie wejdzie, czy pogrupować je tymi, które najbardziej lubię i mieć je na przykład tutaj, a w drugiej mieć te, których nie lubię aż tak bardzo pod kątem kolorystycznym. Czy układać kolorystycznie? Może te najlepsze sobie ułożę tutaj? To tu jest za... Halo, proszę wyjść. Tak zróbmy. Dobra, więc od początku, w sumie większość bardzo lubię, ale mam faktycznie takie leginsy, których po prostu ćwiczę częściej. I tu mam na przykład evergreeny. I ja właśnie leginsy przechowuję w ten sposób, bo one wtedy się nie gniotą i... To zrób tak, że te mniej lubiące dasz pod, a bardziej lubiące na ciebie. A że mówisz, że dwie wersje? Dwie warstwy? Szuflady nie stracisz. No właśnie nie mam. Dobra, zobaczymy, będę po prostu rolowała i okaże się, ile będę miała miejsc. Alan mi pomoże i będzie odwracał, bo niektóre są na złą stronę i wtedy będzie mi to szybciej szło. Tu mam Jelly Berry, też je bardzo lubię, więc one też idą tu. Może włączę wam jakąś ładną muzyczkę, będziecie sobie oglądać.
second set I might just throw you out. Mm-mm. Cause I remember everything you did and everything I became out of luck, oh no. So why are you doing this tonight? You always know how to get me sentimental. You always say the right things like pushing me away, then you pull me back in. Like I'm your lady, but then you just stop trying. You push away, then when I go all in. Like you afraid of what might happen if you're trying. Mm-hmm. I'm already done with this game, so I might just be honest with that. I'm pushing you away, then you pull me back in. Like I'm your lady, but then you just stop trying. Mm-hmm. Then you just stop trying. Jednak stwierdziłam, że nie chcę marnować szuflady, więc na dole poukładam sobie te leginsy, w których chodzę rzadziej, a na wierzchu będą te, w których chodzę częściej, więc te sobie wyjmuję, bo w tych chodzę non-stop i na przykład w tych beżowych chodzę rzadziej, w których jeszcze chodzę rzadziej, w tych różowych ombre chodzę rzadziej, no w tych nie, w tych nie. No i to jest, aha, bo tu mam dwa rozmiary tych silvery, to te większe wrzucam tu, bo chodzę w tych mniejszych. Te różowe też mogą tu zostać. Te bym chciała mieć na wierzchu. Dobra, te dam jeszcze tu. I tu mam wszystkie te ombre, te najnowsze ombre są genialne, więc one będą tutaj na wierzchu. No dobra, więc tak to wygląda, chyba spoko. Tutaj mam nawet, o widzicie, a nie, bo jeszcze na pewno mam jeszcze inne leginsy, tylko że one są albo w praniu, albo są jeszcze w innym miejscu, więc to na razie będzie wyglądało tak. I teraz zwijam sobie rashgardy i robię to w dokładnie taki sam sposób, jak robiłam leginsy, to mi się najlepiej sprawdza, one wtedy też zajmują najmniej miejsca, więc tu myślę, że zmieszczę sobie wszystkie. Dobra, i tak wygląda już gotowa szuflada z rashgardami, kolorystycznie prawie. Myślałam, że zmieszczą mi się tu jeszcze staniki, ale jednak nie, więc będę miała je w jeszcze trzeciej szufladzie. I to jest już ostatnia szuflada. Jak widzicie, mam tutaj tylko kilka tych staników, nie mam ich wszystkich, nie wiem gdzie jest reszta. Gdzieś na pewno jest, więc później je poszukam, ale na ten moment myślę, że to spoko wygląda. I na koniec zrobimy jeszcze swetry. I teraz zastanawiam się właśnie, jak je poukładać. Czy zrobić je tak samo jak te leginsy, czyli je tak zwijać, czy jednak zrobić je tak jak tutaj, ale one wtedy mi bardzo dużo miejsca zajmują, więc próbuję je jednak zwijać, tym bardziej, że no to są swetry, więc one raczej się nie pogniotą, a w ten sposób zajmują no jednak sporo mniej miejsca. I ja też właśnie w taki sposób się pakuję do walizki, że zwijam, hop, i robię rulonik. I tu nawet nie jeszcze właśnie jeden ten swetr zmieści się. Dobra, drugi, nie wiem jak właśnie z tymi, bo są te ogromniaste swetry z Anstura, o których już Wam tyle razy mówiłam. No dobra, zmieściło się, jeszcze nawet jeden się zmieści. Okej. Okay. Dobra, znalazłam jeszcze te dwa swetry ze Stradivariusa, więc myślę, że je tutaj wrzucę, bo one są troszeczkę mniejsze, więc powinny się tutaj lepiej zmieścić. Zobaczmy, czy ten się zmieści. O, zmieściło się. Dobra, więc tak wyglądają swetry. Myślę, że to dobrze wygląda. 9 swetrów w jednej szufladzie. Jest dobrze. Widzicie? A to aż przynosi mi, żebym tylko nie trzymała swoich rzeczy u niego. Wypadł. Dobra, więc składam tutaj. Okej, okay, więc tutaj mamy swetry numer 1. Tutaj mamy swetry numer 2. Myślę, że może jeszcze później, jak będę się nudziła, to mogę to bardziej kolorystycznie poukładać, bo jak widzicie, tu mam jeszcze jeden szary, tu mam czarny, tu mam taki ciemno-szary, więc mogłabym tutaj na przykład zrobić... Czekajcie, zrobię to. Dobra, już zrobiłam, czyli tutaj mam takie bardziej, powiedzmy, kolorowe. No ten z beżem mogłabym jeszcze przemienić, ale to już później, bo tutaj już mam strasznie ciasno. A tu mam właśnie takie neutralne i też jeszcze jeden mogę gdzieś sweter znaleźć, może akurat gdzieś taki właśnie w takim kolorze to będzie idealnie to wyglądało, więc słuchajcie, koniec. Dobra, minęły prawie 3 godziny i ja skończyłam mniej więcej, na ten moment jestem zadowolona z tego, jak to wygląda. Mam parę rzeczy jeszcze do poprawienia, więc to pewnie zobaczycie już we vlogu. Dajcie znać, jak Wam się podobało, czy miło spędziliście ze mną czas i czy Wam się podoba to, co zrobiłam. A teraz już kończę, dziękuję bardzo i widzimy się niedługo. Do zobaczenia! Pa!